urodzenia, wodzie i śmierci jesteście ze sobą. I dobrze być z osobą, którą się kocha. Jest cudownie, ale no muszę sobie dać dwa dni. Dwa dni leżałam z migreną, więc dwa dni odpoczynku przydadzą mi się. Ale tym bardziej, że jeszcze czuję zatoki schodzące. Ale po prostu... No nie, będzie dzisiaj długi spacer. Także na dwór! Go, go! Ma tam posłanie, specjalnie położony pledzik. Nie, to jest lepiej. Jeszcze lepiej. Taki mały miś. I robi to na oczach moich. Zero szacunku. Słuchajcie, już zdążyło być wiosna powrócić. Był pierwszy śnieg. Dziś jest pogoda nijaka, ale tak się stęskniłam za Bellą. Ja po migrenie doszłam do siebie. Dwa dni wytrzymałam bez Belli po migrenie i mówię, no nie. Pogoda jest taka, jaka jest i mnie nie przestraszy. Ruszamy i odezwę się w drodze. Tak jak mówiłam, pogoda nie jest taka zła, jak wygląda. Jest świeżo, rzeźko. W ogóle jestem przeszczęśliwa dzisiaj po trójnie, po dziesiętnie. Dlatego, że wczoraj był 25 listopada, były moje imieniny. I na moim kanale pojawiło się ponad 100 osób. Taki cudowny prezent. Jeszcze z jedną z Was w komentarzach wymieniłyśmy zdania i ona też mi jeszcze życzyła w ogóle wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Po prostu wow. I jeszcze nie ogarniam tej magii, bo wiecie, 100 subskrypcji, a ogląda ten filmik 50 osób, ale ja Wam to mówiłam. Ja to bardzo doceniam. Dziękuję wszystkim z osobna. Naprawdę. I zrobię osobny filmik na ten temat. I dziękuję. Po prostu z całego serducha mojego słonecznego dziękuję Wam. Każdemu. Robię to dla siebie. Dzisiaj jestem z Bellą. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tym, że pewnie to słyszeliście setki razy, że najważniejsze jest kochać siebie. To jest takie śmieszne, proste, ale to działa. I wiecie, te najprostsze rzeczy na świecie są wbrew pozorom najtrudniejsze. Dlatego, że w prostocie tkwi sekret i magia. I nie oszukacie siebie, tego małego dziecka, którego nie kochacie. Jeżeli będziecie mówić to bez przekonania, nie pokochacie, nie oszukacie. Możecie wszystkich wkoło oszukać, ale siebie nie oszukacie. Widzicie? Biegamy, chodzimy, spacerujemy.
jakiegoś wielkiego głosiku. I ktoś powie, jak pokochać siebie, przecież jestem takim nieudacznikiem, tralala. Ja to już powtarzałam. Najważniejsze jest zrobić to tu i teraz. I bez żadnych warunków. Kocha się bezwarunkowo. My jesteśmy całym światem. Jesteśmy tak genialnie skonstruowani. Zobaczcie, jednocześnie oddychamy, mówimy, myślimy, czujemy, widzimy. Jeszcze, zobaczcie, ludzie latają w kosmos, a jeszcze nie ma genialnych komputerów, które by tak wszystko cudownie synchronizowały, więc doceńmy to. Te nasze piękne oczy, każde wyjątkowe, każdy niepowtarzalny kolor i zawsze niejednolity, zawsze coś tam jest. Nasze usta, nasze wnętrze, po prostu to, że jesteśmy na tej ziemi, to jest cud. Jesteśmy cudem, tu i teraz. Tacy, jacy jesteśmy teraz. I nie ma lepszej wersji od nas w tym momencie. Słuchajcie, wróciłam. Nie mam pojęcia, ile udało się nakręcić na dworzu. Dzisiaj totalnie telefon mi odmawiał posłuszeństwa i nie wiem, kiedy się wyłączy, nie wiem, co się z nim dzieje. Ale to, co miałam najważniejsze dzisiaj wam do powiedzenia, to jest to, że kochajcie siebie. Bo od urodzenia po dzień śmierci jesteście ze sobą i dobrze być z osobą, którą się kocha. A osobą, którą powinniście najbardziej kochać, doceniać, dobrze odżywiać, nawadniać, wszystko co najlepsze, to jesteście wy. I wy jesteście najlepszą wersją siebie w danym momencie, tu i teraz. I miłość jest bezwarunkowa, bez stawiania sobie jakiegoś po prostu, że będę szczęśliwa, będę się kochać, jak nie wiem, jak zrobię to, albo schudnę, albo tysiące, albo i będę, ale nie, nie ma ale. Miłość jest bezwarunkowa. Kocham cię. Mówcie to sobie w myślach, w sercu, na dzień dobry, na dobranoc. I naprawdę patrzcie w swoje oczy i dopiero od miłości do siebie będziecie przekazywać. To jest magia, to już później idzie lawinowo. Słuchajcie tego małusieńkiego głosiku, musicie się nim zaopiekować. No okej, to prowadzę dalej do roku, a ja idę do swojej wieży na pierwszą kawkę. Trzymajcie się ciepło, słonko nosimy w sobie. Pa, pa.